Dzisiaj chciałbym Wam pokazać kilka stron, które mogą być pomocne przy parowaniu fontów. Jednak nie będą to narzędzia służące do generowania dobranych fontów, lecz będą to strony, na których znajdziecie inspiracje, dzięki którym możecie zobaczyć, jak dana para fontów zachowuje się już wdrożona w projekcie. I pierwszą taką stroną, linki macie tutaj u góry, pierwszą taką stroną, zresztą linki znajdziecie też w opisie tego filmiku, pierwszą taką stroną, na której możecie zobaczyć fonty wybrane z Google Fonts i u góry tutaj widzicie od razu nazwy fontów. Po kliknięciu oczywiście zostaniecie przeniesieni do pobrania danego fontu. I zobaczcie, mamy tu kilka ciekawych przykładów na nagłówki i na treść. Tutaj nowoczesny przykład. Tak więc warto sobie poprzeglądać całą tą stronę. Druga strona tutaj od Canvy, gdzie również jest wiele ciekawych inspiracji. Jak widzimy, mamy tu od razu nazwy fontów, tak, w opisie również. Brakuje tylko klikalnych linków. I jak widzimy, całkiem niezłe inspiracje. Od razu tutaj widzimy projekty. Ok, idziemy dalej. I tutaj mamy trzy takie kategorie. Klikamy w pierwszą. Strona potrzebuje trochę czasu do wgrania i mamy tutaj, widzimy tekst wraz z nagłówkiem i nazwy danych fontów. Idziemy dalej na kolejną stronę. Tutaj będzie troszkę więcej klikania. Klikamy sobie, powiedzmy, tutaj mamy do wyboru różne pary, tak? Czy szeryfowe z bezszeryfowymi, czy szeryfowe i szeryfowe, bezszeryfowe i bezszeryfowe i tak dalej. Możemy wybrać sobie, tak? I po kliknięciu w daną inspirację widzimy, jak wygląda ona wdrożona, powiedzmy, na stronie, tak? Przykładów nie ma tutaj zbyt dużo, ale warto to prześledzić. Kolejna strona. Mamy tu po prawej nazwy fontu. I widzimy, jak został on wdrożony tutaj już w tekście. I ostatnia strona. Tutaj nawigacja może z początku być utrudniona, ale po przyzwyczajeniu się możecie po prostu kliknąć w jakiś font, tak? Powiedzmy, wybieramy sobie tutaj Franklina. No i mamy przedstawione projekty, jak wygląda on na różnego rodzaju projektach. Dodatkowo mamy tu wyszczególnione pasujące fonty. Tak, klikamy sobie i widzimy, jakie fonty zostały tutaj użyte, jaki jest format i tak dalej. Cały opis mamy tutaj gotowy. I to tyle, jeśli chodzi o taki szybki przegląd stron z inspiracjami. Jeśli nie masz pomysłu, na przykład jeśli masz swój ulubiony font i nie wiesz, czym go tutaj dopasować, na tych stronach na pewno coś sobie znajdziesz i zobaczysz, jak to wygląda wdrożone już w projekcie.